Nazywam się Roman Pruszyński. Urodziłem się w 1953 roku w Terpentynie, gdzie cały czas mieszkam, w powiecie kraśnickim. Znaczy, pisanki to jest tradycja rodzinna. Ojciec mój, pochodzący z chrubieszowskiego powiatu, dokładnie z Nieledwin, uczył się tam pisania pisanek jako dziecko, jeszcze kilkuletnie, od takich starszych pań, które wykonywały dla całej wsi pisanki, po prostu tradycyjną taką metodą batikową. A ponieważ był zawsze miał jakieś uzdolnienia plastyczne, więc to zainteresowało i tak w ten sposób później ja to przejąłem. I praktycznie od dziecka, od urodzenia już, można powiedzieć, mam z jajami do czynienia. To są pisanki lubelskie, z tym, że wrócę jeszcze może do tego, że przed wojną w Lubelskim było kilkanaście regionów, gdzie wykonywano pisanki, które były tak charakterystyczne, że od razu można było odróżnić, z jakiego rejonu pochodzą. No, w tej chwili zachowało się taki główny ośrodek, jeszcze gdzie większość pań wykonuje, to jest Krzczonów i okolice, nie, w Podlaskim i trochę mały region. No tutaj ja, no trochę mniej osób. No, próbują niektórzy wykonywać, ale mówię. Natomiast sama kolorystyka tych pisanek i zdobnictwo, no to jest po prostu, no, z pogranicza. Tamten ojciec pochodził i po prostu kolorystyka tam charakterystyczna była, że na białym jajku nanoszono biały wzór, później barwiono na żółto, na czerwono i barwiono tło, najczęściej czarne, chociaż niekoniecznie. Kiedyś używano naturalnych barwników do tego. Nie farb, tylko barwników. To też trzeba na to zwrócić uwagę, bo farby są kryjące, natomiast barwniki wnikają w skorupkę jajka i po prostu zawsze od najjaśniejszego barwnika do najciemniejszego można to wykonywać. Przede wszystkim jajka, najlepiej wybieramy jajka czyste, białe. Z tego względu, że później kolory, jeśli weźmiemy z ciemną skorupką jajko, to kolorystyka wzorów na pisankach będzie już, no, troszkę zmieniona, nie? Bo jak jest ciemna brązowa skorupka, no to wiadomo, że czerwony będzie taki brunatny wpadający, no, za wyjątkiem czarnego, który kryje wszystko, no to tego. Nie myjemy jajek, chociaż niektórzy mówią, że trzeba umyć. Nie powinno się myć, bo po prostu powłoczkę tego na jajku się niszczy i barwnik po prostu źle wnika, po prostu plamy zostają. Musimy zrobić wydmuszkę, więc bierzemy. O, jeszcze kiedyś wykonywano pisanki na jajkach gotowanych. W tej chwili większość osób robi na wydmuszkach, a to z racji tego, że to jest wygodniejsze, lżejsze. Bo w jajku robimy małą dziurkę, ja to robię pilnikiem okrągłym, małym. Nakłuwamy gdzieś z boku, drugą dziurkę robimy. A źle przylega. To można wziąć pompkę do materacy na przykład, czy małą sprężarkę taką do pompowania. Jeśli chodzi o tradycyjne, to był biały, czyli kolor jajka, żółty, czerwony i najczęściej czarny. Ewentualnie jeszcze w międzyczasie wchodził zielony. Natomiast tu ja dołożyłem tam i niebieski, czasami się trafia po prostu, jak ładnie jajka przyjmieć. Ja nigdy do tego nie przywiązywałem wagi. Tam zarówno same zdobnictwo, wzory kiedyś były powiązane z wierzeniami różnymi. Natomiast w chwili obecnej, no, kiedy takie popularne elementy zdobnicze to były elementy, motywy słońca, motywy swastyki, motywy gwiazdy, drzewko życia. Z tych starych to wszelkiego rodzaju gwiazdy. Poza tym drzewka życia różnego rodzaju, a tutaj trochę zmodyfikowane, to nie jest akurat tam, gdzie tu mam takie, ale zmodyfikowane
motywy słońca, no tutaj jest to kwiaty takie, ale tego typu były różne, no z takich prostych jeszcze, tutaj gałązki, wiatraczki, to też popularne były właśnie tutaj na Lubelszczyźnie. O tutaj inny ten rodzaj gwiazdy. Zawijaski, to przeogonki, grabki różnego rodzaju. Znaczy ja w tej chwili tak, bo to były bardzo proste wzory, ja trochę to no, robię takie bardziej skomplikowane. Natomiast jeszcze tutaj wam pokażę, prawie w tej chwili chyba nikt już u nas na Lubelszczyźnie nie robi pisanek trawionych, wielobarwnych, bo tam czasem jednobarwne robią. Natomiast to są pisanki batik trawiony, tak, polega na tym, że na białym jajku nie nanosimy wosku na białe jajko, tylko barwimy na żółto, zaczynamy pisać od żółtego, później na czerwono, znaczy tak, kolejne fazy są takie same i nie ścieramy wosku, tylko wkładamy do kwasu. Kiedyś się wkładało do kwasu z kapusty, to leżało ze 2-3 dni i tam, gdzie nie było wosku, to skorupka została strawiona. No w tej chwili się po prostu wykorzystuje trochę inne rzeczy, na przykład no, kwasek cytrynowy i to idzie szybciej wtedy. I to jest charakterystyczne, że wzór jest wyczuwalny pod palcami na tej pisance po prostu. Tu, gdzie jest białe, to jest niżej. No to słońce to znaczy jajko było w ogóle związane z odradzającym się na wiosnę życiem i słońce jako element takiego rozkwitu życia, nie? Także. A drzewko życia to no, po prostu też związane z tym, że się odradza życie, nie? Po prostu. I to było w starych, tradycyjnych tych wierzeniach. No w ogóle pisanka się wywodzi z wierzeń pogańskich, co by nie mówić, także przyjęta została przez chrześcijaństwo. Nie, w tej chwili to przyjęło formę takich bardziej, no, rzeczy dekoracyjnych, nie, niż wierzeniowych. Kiedyś po prostu na przykład robiono pisanki na pełnych jajach. Tam były zabawy różnego rodzaju, zbitki, bawiono się różne. Natomiast skorupki zakopywano na miedzy, żeby był urodzaj. Z pisanek takich wkładano gdzieś pod strzechy, żeby ochronić przed piorunem, przed pożarem. Także to by było z wierzeniami związane. To jest tak zwany pisak, to jest kawałek blaszki zwinięty w lejek. Znaczy on może mieć różną formę, bo ten u mnie jest właśnie zwinięty w lejek. Natomiast to może być, mówię, nawinięty na kawałek szpilku blaszka, że będzie prosty, rureczka taka, czy zgięta nawet tylko na dwa, przycięta tak w kształcie trójkąta i też można pisać tym. Pisano kiedyś jeszcze stalówkami zwykłymi, takimi jak się używało do pisania w zeszytach. Tylko, że to po prostu no, wtedy kreska jest delikatniejsza, ale i trudniej pisać, bo to ten wosk się nie trzyma. Tutaj po rozgrzaniu tego pisaka, jak się go rozgrzeje, umoczysz wosku, to do tej, tu jest maleńka dziurka na końcu, otwór mały, wchodzi wosk do środka i on wypływa. Niektórzy nakładają tutaj do środka do tego wosk, ale niestety wtedy nierówną kreskę, bo to nierówno ten spływa. Natomiast delikatnie umoczyć i wtedy ta kreska jest równa. Pszczeli musi być wosk pszczeli, bo parafina się źle trzyma i barwnik potrafi podejść pod spód, pod ten. Taką technikę, tą batikową, nie, to używano w Azji do barwienia, do zdobienia tkanin. I tak jak zrobimy już, załóżmy, to, co ma być na białym, wkładamy do żółtego na chwilę, żeby się zabarwiło na żółto. I jak wyjmiemy z farby żółtej, to już ja tu mam półfabrykat. No to już po prostu. Tu, gdzie był na białym, zostaje biały wzór, piszemy na żółto. Nie, że chodzi o to, żeby nie było mokre, tam 2-3 minuty wystarczą. Nie wolno za długo też trzymać, bo ta farba jak jest, znaczy barwnik jak jest z dodatkiem octu,
To po prostu za długo leży w tym jajko, to potrafi tą skorupkę trochę tak zeżrzeć i to zejdzie razem z farbą, z barwnikiem. Później wkładamy do czerwonej, znowu na czerwono znowu piszemy, to jest ten sam wzór, tutaj już po prostu na czerwonym. Później barwimy tło na czarno i jak już barwimy, ja tutaj na większym wam pokażę, o, tylko to jest inne tło zielone. Papieru. No, otwieramy tutaj, bo przed włożeniem, o, zapomniałem powiedzieć, jak zrobimy wydmuszkę, musimy pozatykać te otwory, które są skorupce, bo jak wkładamy do barwników, to żeby nam farby nie kradły, znaczy barwnika nie kradło do środka, żeby nie tego. I później otwieramy to, bo gdybyśmy nie otworzyli, to jak ogrzewamy, to nam rozsadzi. A i po prostu ogrzewamy i wycieramy. I pod woskiem zostaje kolorowy wzór. Podział jajka jest pisanki w ogóle najprzeróżniejszy. Najczęściej spotykany to jest taki południkowo-równoleżnikowy, czyli na cztery. O, tutaj mamy przykład na ty, z tym, że to jest właśnie taki podział. Czy pasy poziome, czy pionowe, czy ja tam wprowadziłem swojego czasu, bo to praktycznie nikt nie robił, chyba ukośne takie. Trudno powiedzieć, robię wycinanki, no ale to niektóre elementy się znaczy gwiazdy różnego rodzaju, to i w wycinance występują, i w pisance, czy tam jakieś kwiatowe motywy. Natomiast no, to takie idealnie przeniesienie to raczej nie ten. No i od 75 roku jestem w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych, także to jest kupę lat.